Cześć, witajcie. Pokażemy Wam dzisiaj krótką relację z naszego spaceru. Pokażemy Wam troszkę naszej Holandii, najbliższej naszej okolicy. Zapraszamy do oglądania. W końcu idzie wiosna, zaczyna się wszystko ładnie rozkwitać. Daisy, chodź, masz. Masz, Niuniuś. Hej. Chodź, tata ma coś dla ciebie. No chodź. Daisula. Halo. Chodź. Co jest, nie chcesz? Hej. Daisula. Chodź tu, chodź, co jest? Chyba nie chcę na razie, nie przekonuje ją to za bardzo. Masz? Dobre, tata woła, a ty co? Nie masz ochoty przychodzić? Nawet po to? Dziwne. Tak to jest z naszą Daisy. Jak ma ochotę, to robi wszystko, co chce. A jak nie ma ochoty, to... 2 dni ciepła. Coraz więcej ludzi już na spacerach. Dzieci się bawią tutaj na placu zabaw. Coś Wam teraz pokażę. To akurat mi się tutaj bardzo podoba w tej Holandii, że odrobina wolnego miejsca i już jakieś miejsce dla dzieci, gdzie mogą się pobawić. Szkoda, że w Polsce takiego czegoś nie ma jeszcze.
odrobina wolnego miejsca i proszę bardzo, plac zabaw dla dzieci gotowy. Chłopcy szukają ryb w kanale. Już powoli widać nasze miejsce docelowe. Za drzew pokazują się zabytkowe wiatraki holenderskie. Dawno nie byliśmy tam, więc idziemy zobaczyć, jak to teraz wygląda. Czy coś się zmieniło. Na razie wam jeszcze nie pokażę. Proszę, kawałek wolnego miejsca i cztery konie, malutka stadnina, super, elegancko. Na naszym horyzoncie już powolutku pokazują się nasze wiatraki, jeszcze kawałek, będziemy na miejscu. Super, dwie młode dziewczyny na koniku jadą sobie powolutku, elegancko. Super, bardzo fajnie. Daisy oczywiście zagląda, kto to idzie. Z daleka już widać wiatraki rozstawione. Zobaczcie, ile kaczek tutaj na pobliskich łąkach. Może tego nie widać na nagraniu dobrze, ale uwierzcie mi, że jest ich bardzo dużo. Chodź, Zizula, idziemy? Jesteśmy już na miejscu. Zobaczcie, ile ludzi. Nigdy nie liczyłem, ile tutaj stoi tych wiatraków, ale jest ich na pewno kilkanaście. Jesteśmy na miejscu. Wszystko oczywiście zabezpieczone, żeby się to nie rozwaliło. Są to zabytki już. W większości tych wiatraków kiedyś w środku normalnie zamieszkiwał człowiek odpowiedzialny za ten wiatrak. Więc można tutaj zobaczyć kawałek jakiegoś ogródka.
udało się upolować nawet bażanta. Kilka dni ciepłych i od razu o wiele więcej osób tutaj zwiedzających. Wszędzie tabliczki, że zakaz wstępu. Tutaj mamy jedyny działający wiatrak. Trudno zobaczyć, jakie ma wielkie ramiona. Dziękujemy za oglądanie naszego filmu. Niestety jest to już koniec. Zostawiamy Was takim widokiem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Hej, pa!